Witajcie tutaj jako Bowaty z Forza Football. Dzisiaj odcinek nieco inny niż reszta moich odcinków na tym kanale, ponieważ dzisiaj zajmę się tematem, który dość często ostatnio krąży po internecie, a mianowicie UEFA Team of the Year. No to co, ja też wybiorę sobie swoją drużynę w roku, no i do dzieła. Formacja. Moim zdaniem zdecydowanie najlepszą formacją będzie tutaj 4-3-3. Czterech obrońców to jest moim zdaniem najlepszy możliwy wybór. Trzech pomocników, trzech napastników. To jest, myślę, formacja, którą ja bym wybrał, gdybym był trenerem. Tak bym ustawiał swój zespół. No i co? Rozpoczynamy od bramkarzy. Nie ma Manuela Neuera. To jest dość dla mnie zaskakujące. Nie wiem czemu. Moim zdaniem jest to dobry bramkarz i myślę, że na pewno bardziej zasługuje na Team of the Year, zdecydowanie bardziej niż taki Rui Patricio. No ale cóż, myślę, że dodałbym jeszcze tutaj Claudio Bravo i Davida De Gea. To byłoby moim zdaniem bramkarze, którzy dużo bardziej się nadają do tego zestawienia. No ale co? Z miejsca skreślamy Ruiego Patricio. Myślę, że Keylor Navas też jakiś najlepszy nie jest. Oblak czy Buffon? Buffon to jest moim zdaniem dużo lepszy bramkarz niż Jan Oblak, mimo iż Oblak świetny sezon, ale jednak stawiam na Buffona. Dobrze, jedziemy do obrony. Kogo mamy do wyboru? Ramos, Godin, Jerome Boateng, Joshua Kimmich, Juanfran, Carvajal, Alderweireld, Piqué, Rafa Guerreiro, Bonucci, Pepe, Kościelny. Aha, i wracamy do punktu wyjścia. Dobra, czemu nie ma Alaby? To jest dla mnie zaskoczenie. Myślę, że tutaj jakiś lewy obrońca by się przydał z takiego topu. Myślę, że i Alaba, i Jordi Alba to są tacy dwaj zawodnicy, których ja bym tutaj i na pewno gdzieś chciał mieć. No ale dobrze, na pewno weźmiemy Ramosa. Na pewno Boateng. Kurczę, też mnie dziwi, czemu tu nie ma Hummelsa, ale to jest już nie ja to wybierałem, kto tutaj jest. No tak jak mówię, Ramos, Boateng, myślę, że Piqué i myślę, że Carvajal. To jest na pewno to, co ja bym chciał mieć w obronie. No oczywiście chciałbym mieć Alabę, ale no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Pomocnicy. Na pewno Andres Iniesta będzie, ale kogo my tutaj mamy? Iniestę, De Bruyne, Mahrez, Krychowiak, Ramsey, Kante, Pogba, Kroos, Modric, Allen, Payet, Carrasco. Dobra. Na pewno bierzemy do tego zestawienia Andresa Iniestę. To jest moim zdaniem najlepszy rozgrywający na świecie. Lepszego się nie da znaleźć. Na pewno Krychowiak, mimo iż ostatnio słabo dyspozycja w PSG, to naprawdę grał bardzo dobrze. No i zasługuje na tą drużynę roku. Dwóch defensorów mamy. No to ktoś ofensywny. Dimitri Payet, tak, to jest człowiek, który naprawdę świetne euro, dobra gra w klubie. Naprawdę, naprawdę ja Payeta dałbym w ciemno tutaj do Team of the Year. No i jedziemy do ataku. Tutaj mamy do wyboru Aguero, Ibrahimowicza, Suareza, Bale'a, Neymara, Higuaina, Ronaldo, Aubameyanga, Messiego, Lewandowskiego, Sancheza, Griezmana. Okej. Myślę, że żadnych zaskoczeń nie będzie. Neymar, Suarez i Messi. I nikt inny. MSN to jest moim zdaniem najlepszy atak na świecie w tym momencie. Właśnie do formacji 4-3-3 pasuje on najbardziej. I myślę, że nie dałbym tu Lewandowskiego, nie dałbym tu Griezmana, nie dałbym tu Ronaldo, tylko dałbym właśnie tą trójkę. No i co? To tyle wybierania. Tak więc, aha, share your team, dobra.
To już co innego. Tak wygląda moja drużyna roku. Oczywiście wy też możecie wybierać. No i piszcie w komentarzach, kogo wy byście wybrali do drużyny roku. A ja żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Forza Football.